Czy zapytaliście kiedyś waszego dziecka, co chce dostać na Dzień Dziecka, który jutro przypada? No? Nie. Tak, oczywiście. Nie, tak? Nie? No. Pytanie to jest błąd. Trzeba kupować, co się chce, a nie pytać. Szczególnie jeśli dziecko, to syn, ma 14 lat i nazywa się Jan. Dowiecie się wtedy, że mu się w głowie pomieszało. Bo zapytano 14-letniego Jana, co chciałby na Dzień Dziecka. Okazało się, że chciałby dostać nieistniejący zestaw Lego. Nie tam Lego Indiana Jones i tajemnica zielonej parówki, czy tam Lego Sokół Milenium z figurką księżniczki Flei, ale zestaw klocków Lego, z których buduje się zamek. Są figurki pana zamku i rycerzy. Wioska pod zamkiem, figurki chłopów, jakiś loch, kacik z toporkiem, tego typu klimaty, nie? I zabawa, się dowiedziałem, miały polegać na łupieniu chłopów przez pana i jego rycerzy. No, ściąganie podatków, generalnie zabawa w zaawansowany feudalizm. A dlaczego tak? I okazało się, że temu Janu się trzy rzeczy nałożyły w łepetynie w jedno. Klocki Lego, historia średniowiecza i informacje, jak rząd łupi Polaków podatkami. No i zamarzył mu się prezent, zabawka taka do zabawy, skupiająca wszystkie te trzy elementy. Klocki, średniowiecze i łupienie podatkami w jedno. I konkretnie właśnie mówi, chciałby zestaw, jak to nazwał, Lego tłumienie rebelii chłopskiej. No i w sumie to szkoda, że takiego zestawu nie ma. No byłby to przykład takiej edukacji przekrojowej, prawda? Feudalny zestaw Lego tłumienie rebelii chłopskiej świetnie przygotowałby poprzez zabawę do roli polityka na przykład. No.